Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w cyklu programów Rewolucja z ducha. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof kultury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Zacznijmy od tego. Czy to, co Polakom i Polsce zaproponował Jan Paweł II, można określić rewolucją? No bo cykl jest rewolucja z ducha. Czy to była rewolucja? Samo słowo rewolucja oznacza w takim pierwszym znaczeniu zniszczenie dotychczasowych wartości, budowanie czegoś na gruzach tego, co uległo zniszczeniu czy oddaleniu. Przykładowo, no dawno, dawno już temu August Comte, twórca pozytywizmu, marzył, że zbuduje nowy świat na gruzach dawnej metafizyki, na gruzach dawnego świata. W tym sensie Jan Paweł II nie był rewolucjonistą, ponieważ budował na zastanej i przyjętej tradycji Kościoła katolickiego, chrześcijaństwa. Natomiast jego działalność może być ujęta jako rewolucyjna, myślę, że w ramach doświadczenia każdego człowieka albo nawet poszczególnych narodów. Jego spotkanie z Polską kończącego się komunizmu, to dla wielu Polaków i w ogóle dla struktury bycia Polakiem, tak powiem, to była rewolucja. No właśnie, bo ksiądz profesor mówi, no, rewolucja zakłada zniszczenie tego, co było. No ale w jakimś sensie Jan Paweł II niszczył także to, co było, bo stykał się nie tyle z odwieczną polskością, ile z realną komunistyczną Polską, która no, miała zostać zburzona, miała zostać zastąpiona jednak powrotem do korzeni. Bo to jest proste rozróżnienie, tak bym powiedział. Rewolucja to jest coś, co niszczy to, co stare. Ale pytanie zawsze, które staje przed nami, powiedziałbym od rewolucji francuskiej, brzmi, czy to, co, z czym mamy do czynienia obecnie, to jest jeszcze to, co stare. Sądzę, że chcąc zniszczyć to, co złe, czy co uważa się za złe, albo co ma skutki społecznie złe, to oczywiście trzeba mieć wymiar myśli rewolucyjny właśnie. I taki wymiar myśli papieskiej. Czy z takim wymiarem myśli papieskiej my mamy do czynienia? Ale oczywiście trzeba tu rozróżniać porządki. Kiedy papież przyjeżdżał po raz pierwszy do Polski w 79 roku, o ile pamiętam, no to wówczas właściwie sytuacja w Polsce była dość przedziwna. Był to jednak kraj już właściwie chylącego się komunizmu, ale jednak władze tego kraju nie chciały przyjąć Polaka bezpośrednio, z różnych zresztą powodów. Nawet później chwalili się ówcześni możnowładcy, że to spotkanie Polski z papieżem im też przyniesie ewentualnie korzyści, ale papież jechał do kraju, który rzeczywiście chciał zmienić i zresztą tego dokonał w różnych płaszczyznach i porządkach. Na płaszczyźnie społecznej, ale także, powiedziałbym, na płaszczyźnie serca każdego Polaka. To, co się wówczas wydarzyło, właśnie niektórzy nazywają wielkimi rekolekcjami, wielką rewolucją ducha i tak dalej. I z tym się trzeba zgodzić, ponieważ Polska, kiedy papież wyjechał, była właściwie już inną Polską, to znaczy taką, która uświadomiła sobie, czy jej mieszkańcy, że stanowią ciągłość historyczną, że nie są krajem, który zaczął istnieć po wojnie, tylko jest to kraj o tysiącletniej tradycji. Pamięta ksiądz tamte wydarzenia? Pamiętam tamte wydarzenia osobiście. Byłem wtedy jeszcze studentem. Z drżeniem serca oczekiwałem przy kościele świętej Anny, właściwie przyciśnięty przez swoich kolegów, studentów. Uściślimy, studentem teologii, czy nie, jeszcze studentem jeszcze polonistyki. Jeszcze wtedy studiowałem w Warszawie i po prostu pamiętam, że to było coś niewyobrażalnego. Myśmy sobie nie wyobrażali, że można powiedzieć tak odważnie obok kogoś, kto ma w ręku miecz, czołg i jest po prostu przedstawicielem władzy oficjalnej. Proszę sobie wyobrazić, dopiero teraz to sobie uświadamiam, że jednak myśmy wówczas, mimo młodzieńczego pędu do prawdy i do wolności, to jednak się trochę, oskarżam nieco siebie i swoje pokolenie, myśmy się nieco przyzwyczaili do tego, że nie jest tak nam źle z tym
komunizmem czy socjalizmem. Że jednak, mimo tego, że nie można było zorganizować, przykładowo powiem, wieczoru autorskiego Czesława Miłosza, ponieważ uznawano go za pisarza wtedy jeszcze w Polsce niegodnego prezentacji. I pamiętam, jak w takim klubie studenckim UBAP organizowałem na Kickiego wieczór tekstów, gdzie czytaliśmy wiersze Miłosza, to po spotkaniu podeszło do mnie dwóch panów i powiedzieli: proszę pana, jeżeli jeszcze raz, pan już nie będzie studentem. Myśmy, mimo takich różnych sytuacji, to myśmy się jednak trochę, powtórzę, no, byli konformistami. Nie chcieliśmy tak bardzo walczyć o lepszą sytuację. I papież ze swoją odwagą, ze swoim powiedzeniem, że prawdziwa Polska to nie jest ta Polska, tylko Polska, której źródło bije gdzieś tam od czasów jeszcze Mieszka czy Chrobrego, czy przyjęcia chrześcijaństwa, że tam jest nasze źródło, a równocześnie to źródło bije także z działalności pierwszych męczenników, o czym przepięknie później żeśmy usłyszeli w języku poetyckim, kiedy papież napisał swój sławny poemat Stanisław, gdzie pokazywał wyraźnie, że źródło polskości tkwi w tradycji, ale także w tym, że u początku naszej wiary jest świadectwo męczeńskie. Więc nasze pokolenie trochę było uśpione takim pragmatyzmem socjalistycznym. I sądzę, że spotkanie z Ojcem Świętym, który wyraźnie nie bał się mówić prawdy o tradycji, o Polsce i o nas, no sprawiło, że moje pokolenie ożyło, że myśmy się trochę z tej drzemki, takiej bym powiedział, drzemki politycznej obudzili. Zaczął ksiądz mówić o katechezie dziejów. Ja muszę do niej nawiązać, bo trudno bez niej. Ta pielgrzymka, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, to było rzeczywiście takie wielkie rekonstruowanie źródeł, korzeni polskości. W różnych jakby doświadczeniach życia i społecznego, i osobistego, i bardzo, bardzo prywatnego. Czy ta katecheza była nam wtedy niezbędna? Ja bym nawet powiedział tak, że polska świadomość kulturowa i polityczna czekała na tego rodzaju impuls. Polacy właściwie tak się już zachowywali wówczas, że wystarczyła tylko iskierka, żeby pobudzić Polaków. I ta pielgrzymka Ojca Świętego to właściwie była taka iskra, która już no, zapaliła płomień, który już w Polsce, w sercach Polaków gdzieś tam się już zainicjował, czy jak to powiedzieć, zaczął działać. Przypomnijmy sobie ówczesną sytuację, jaka była. No właściwie władze nie chciały przyjąć Ojca Świętego. Robiły wszystko, żeby jak najwięcej zyskać z tej podróży. Jak dobrze pamiętamy, Gierek nawet bał się wpuścić papieża na Śląsk, bo oczywiście wiadomo było, że nie chciał stracić popularności w miejscu, gdzie był najważniejszy, skąd pochodził. Także bano się papieża we Wrocławiu i w innych jeszcze miejscach. Zresztą papież tam nie pojechał. I myślę, że w pewnym sensie toczyła się gra między Watykanem a Polakami, a rządem ówczesnym, i papież zgodził się na pewne ustępstwa, ale te papieskie ustępstwa przyniosły, to słowo jest potrzebne, rewolucyjne znaczenie, ponieważ sprawiły, że po pierwsze, to powtarzam jakieś ciągłe przesłanie, że Polacy sobie uświadomili, że po pierwsze, wszyscy to powtarzają, więc i ja, że są wspólnotą zespoloną wspólnotą, a nie, jak mówił ksiądz Tischner, strachem zespolonym, a to jest subtelna różnica. I po drugie, że polski naród to jest naród o wielkiej tradycji, tysiącletniej tradycji, i że to wszystko, co robiło państwo, te wszystkie transparenty, pochody na rocznicy tysiąclecia państwa, to po prostu z góry było skazane na przegrane, na przegraną, by tak powiedzieć, no, z billboardami chrześcijaństwa. To znaczy z tym, że papież powiedział: ja do was przyjechałem, i na lotnisku od razu stwierdził: słuchajcie, ja mówię do was jak do Europejczyków. Słowo Europejczyk w rozumieniu papieża ówcześnie nie oznaczał to, że my mamy stracić swoje małe ojczyzny na rzecz jakiejś dziwnej wspólnoty europejskiej. Nie. Papież mówił: wy jesteście narodem scalonym przez te właśnie plemienne, no, regionalne struktury. I wy jesteście
pochodzicie z wielkiego narodu i musicie odwagę, i odważnie o tym musicie mówić, a nadto macie takie wartości, takie cechy, powiedziałbym, narodowe, którymi warto pochwalić się przed całym światem. Już zaraz kończę, czego, co właśnie było istotne. I papież właściwie mówi tak, no słuchajcie, gdyby nie to, że oliwka rzymska została zasadzona nad Wisłą, to byście nie byli polskością i nie martwcie się, że przyszedł komunizm, który was rozciął. Polska przedwojenna i nowa Polska komunistyczna czy socjalizująca z nową wizją człowieka, no to jest jakiś absurd. Trzeba to zniszczyć w sobie i także w prawie państwowym. Jeszcze bym też dodał, że papież co zrobił? Sprawił, że Polacy sobie uświadomili, że ich jakby trudna sytuacja polega na tym, że komuniści narzucili Polakom nie tylko pewien konieczny styl życia i myślenia, ale też prawo. I prawo państw świeckie, i prawo jakby państwowe również dotyczyło prawa kościelnego. I Kościół nie miał wielkiego ruchu. Stąd niepokoje przez cały przecież czas kardynała Wyszyńskiego. Więc zachowanie tej ciągłości tradycji, że ten, jak mówi z Krakowa profesor Legutko, ten Kościół czy państwo przykościelne to nie tylko państwo, które dzisiaj istnieje, on było zawsze z Polakami razem. Ksiądz profesor wspomniał Legutkę, który mówi, że w jakimś sensie, nie mówi tego wprost, ale to można wyciągnąć z jego książki, esej o duszy polskiej, sugeruje w jakimś sensie, że to przesłanie, które przywiózł wtedy Jan Paweł II, przesłanie przypomnienia nam, że jesteśmy narodem i na czym ten naród jest zbudowany. Na chrześcijaństwie, na maryjności, to jest drugi bardzo ważny element, do którego Jan Paweł II nieustająco w czasie tej pielgrzymki powracał, ale także na bardzo takiej szerokiej kulturowej otwartości na inne tradycje narodowe, czy plemienne, no bo Litwini jakoś kształtowali się jako naród obok nas, tak można powiedzieć, czy Rusini później trochę. Profesor Legutko mówi, straciliśmy gdzieś to, ten komunizm i późniejszy okres sprawił, że w ogóle przestaliśmy być takim narodem. Panie redaktorze, przepraszam, sądzę, że w ogóle to, co się stało po wojnie, to był straszliwy dramat polskości i wizji tego, kim ma być Polak. Polacy jednak przez tyle wieków dorobili się, powiem tak nieelegancko, że dochowali, no jednak pewnej swojej narodowej tożsamości, pewnych cech tej narodowej tożsamości. I okazało się, że komunizm, ten zbrodniczy system, to wszystko w nas zniszczył. I przecież wiemy, co się działo po wojnie i wiemy też, jaka była sytuacja ludzi kultury, którzy, no nie wszyscy, ale jednak w wielu, wielu przypadkach dali się omamić tej idei wyższego życia proponowanego przez komunizm, pozbawionego oczywiście religii, pozbawionego wiary, ale jednak dającego, jak wówczas sądzili nawet tacy ludzie jak później, jak Andrzejewski, czy jak Kot, czy inni, którzy właściwie uważali, że komunizm w tej łagodnej wersji da jakiś im duchowy rozwój, duchowy pokój, że sprawi, że Polska będzie porządnym krajem, to przecież absurdalne. Już wówczas to było absurdalne, ale z jakichś powodów ludzie kultury nie chcieli tego przyjąć. I sądzę właśnie, że papież, będąc w Polsce, mówił o tym wszystkim, ale właściwie podkreślał jedno i to także miało, powiedział, wymiar papieski, ogólnoświatowy, a nie tylko polski, że Kościół ze swoją wizją człowieka stworzonego przez Boga, człowiek, który właściwie zyskuje wolność w głębi wolności niesionej przez Jezusa, czy wysłużony przez Jego zbawczą mękę i śmierć, że taki człowiek może to zrozumieć
i wyrazić tylko w języku kultury. Wobec tego to było coś zupełnie nowego na skalę światową, że papież stwierdził, że wiara, doświadczenie religijne, próba spotkania człowieka z Bogiem, czy odpowiedzi człowieka na Boże wezwanie, daje się ująć w znakach jego twórczej aktywności. I połączenie właśnie wiary i kultury, ukazanie wzajemnych relacji między porządkiem wiary a ludzkim doświadczeniem duchowym, wyrażonym właśnie w języku kultury, to jest nowość nauczania papieskiego. Proszę pamiętać, że przecież dla ówczesnych intelektualistów światowych to, co mówi papież jako Polak, było właściwie niezrozumiałe. Oni nie rozumieli słowa polski intelektualista. Takie słowo nie funkcjonowało. Dopiero papież wprowadził to pojęcie. Mówił, że ja jestem z tego narodu, z narodu Polaków, którzy właśnie tym i tym się charakteryzują i nawet jako, powiedziałbym, proboszcz świata, no to papież te polskie wątki wprowadzał. Właśnie, co to są za polskie wątki? Ja tak, ksiądz profesor cały czas mówi, no, papież jako Polak wprowadzał polskie wątki. Co było takiego nieredukowalnie polskiego w tym uniwersalnym przekazie Jana Pawła II? Właśnie, bo to jest pytanie fundamentalne i podstawowe i nawet biografowie papieża, ci najsławniejsi, wiadomo o kogo chodzi, próbowali na to pamiętać odpowiedzieć. Ten biograf amerykański w swojej, no chyba najlepszej jak do tej pory książce, oczywiście, otóż on mówi, że to co ja przed chwilą powiedziałem, bo ja za nim to właściwie powtórzyłem, że dla kultury Zachodu nie bardzo było zrozumiałe to, że papież stara się jakoś tę swoją polskość w pewnym sensie wyakcentować, a przynajmniej nie boi się o niej mówić. Co to formalnie mogło znaczyć? Myślę, że trzeba by następujące elementy wymienić tutaj. Przede wszystkim papież wskazał światu, że Polacy to jest taki naród, który zawsze do wiary się dobijał. Wiara nigdy nie była prostą sprawą. Zawsze jest to pewien trud i wysiłek. Trzeba nie pokonać nie tylko przeciwności wewnętrzne, osobiste, które wynikają z tego, że człowiek styka się z orędziem Ewangelii, ale także trzeba było pokonać to, co jest zewnętrzne, a więc działalność państwa, które na przykład przez właściwie nigdy nie istniało. Tylko pewne, papież mówi, są elementarne momenty, w którym Polska czuje się Polską. To po pierwsza sprawa, że wiara jest zadaniem do wykonania. Dla uśpionego religijnie Zachodu to było jednak pewne ostrzeżenie, odkrycie, że wiara nie jest czymś prostym. Trzeba się o nią dobijać. Po drugie, papież zwrócił uwagę światu, że chrześcijaństwo, że u podłoża chrześcijaństwa jednak jest krew, to znaczy, mówiąc już inaczej, jest krzyż. Bez krzyża chrześcijaństwo właściwie nie byłoby tym, czym w istocie jest. I Polska jest tym narodem, w którego jakby podstawie, czy w tożsamości leży świadectwo męczeństwa. I począwszy, czy od pierwszych polskich męczenników przez świętego Stanisława aż do ojca Kolbego czy księdza Jerzego Popiełuszki. Proszę zauważyć, jak papież często, mówiąc nawet do ludzi w Ameryce Południowej, za wzór stawiał także polskie postaci, co jest istotne i ważne. Po trzecie wreszcie, polskość papieża przejawiała się w tym, że on wyrażał swoją myśl jako człowiek Kościoła, jako następca Chrystusa, wyrażał także w języku doświadczenia artystycznego, w języku doświadczenia kreatywnego. Papież zawsze poszukiwał języka, żeby mówić z ludźmi. I to był ktoś, kto korzystał z różnych języków. A może to jest tak, ja przepraszam, że ksiądz profesorowi przerwę, może to jest tak, że to jest też bardzo polskie, bo jak się patrzeć na kulturę polską, to ona nie wydała zbyt wielu wielkich filozofów. Nie możemy się poszczycić Hegelem, Kantem. Nie, że Hegelem to może dobrze, ale czy Schellingiem. Nie jesteśmy kulturą niemiecką. Nie mamy też tak wielu wielkich teologów, jak Francuzi na przykład. Za to mamy bardzo wielu ludzi kultury, artystów, głównie artystów słowa. Tutaj się różnimy od Rusi. Ruś
Czy współcześnie powiedzieliśmy, Rosja ma artystów, też słowa, ale pisanego na desce, artystów ikony. To Florowski mówi wręcz, że to jest specyfika myśli ruskiej, że piszemy kolorami, a Polska dla odmiany ma artystów słowa. Artystów, którzy przez poezję, jak Sęp Szarzyński, czy wcześniej Kochanowski, czy Mikołaj Rej, o którym rzadko się pamięta, ale który był wybitnym teologiem protestanckim. Nie bardzo katolickim, ale protestanckim niewątpliwie. A później Sienkiewicz, Mickiewicz, Słowacki, to byli ludzie, którzy bardzo głębokie intuicje, prawdziwe bądź nieprawdziwe, różnie z tym bywało, ale także filozoficzne, wyrażali w języku sztuki. Ja sądzę, dodałbym, panie redaktorze, do tego to właśnie, że kiedy będziemy teraz z perspektywy patrzyli na dokonania Ojca Świętego, ale z takiej perspektywy polskiej kultury, to co się okaże? Że właściwie to, co naprawdę będzie porównywalne z księgami pielgrzymstwa, czy z Norwidem, to będzie zestaw wszystkich encyklik Ojca Świętego. To bodaj Czesław Miłosz zauważył, że tym, co naprawdę wzbogaciło intelektualną kulturę Polski, w ogóle kulturę świata, to są właśnie encykliki, a w nich właśnie to, o czym wspomnieliśmy, że papież jednak uważa, że my Polacy wznieśliśmy pewien taki, powiedziałbym, artystyczny moment do rozważań nad religią, nad wiarą, że jednak, żeby w pełni wyrazić doświadczenie osobiste wiary, no trzeba szukać odpowiedniego języka i takim językiem mogą się poszczycić Polacy, właśnie począwszy od początku naszej kultury, bo ona zawsze miała pewne nachylenie teologalne czy teologiczne. I to bardzo istotny moment w nauczaniu i w takiej, powiedziałbym, obrazie papieskim, jaki ten obraz się przedstawia dla kultury zachodu. O poszukiwaniu odpowiedniego słowa dla wyrażenia rzeczy będziemy rozmawiać za chwilę. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof kultury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.